utwory, które, no, w których Bóg mówi i faktycznie tam spotkanie z Jezusem. Psalmy, jest psalmy, ale po co to język strzępić, tyle gadać, skoro Europa nie czyta Pisma Świętego. Ludzie nie chcą znać Pisma Świętego, po prostu nie to, że nie chcą, ale nie znają Pisma Świętego. I gdy głoszą Świadkowie Jehowy, to robią oczy wielkie, jak u krowy. Tak, tak jest. Tak bym to sądził, że my mamy wolną wolę i Bóg czeka, Chrystus czeka na naszą inicjatywę, na jakiekolwiek, taki chociaż mały, drobny krok, ale to jest właśnie też forma, to jest początek tej pięknej relacji, relacja wiary, z której płynie radość i pokój, to czego każdy pragnie. I oby jak najwięcej, bo ludzie się męczą, ojcze, przecież się męczą, są, nie widzą sensu życia, są zagniewani, są smutni, no to w zasięgu ręki jest, nie potrzebują brać jakichś tam środków, tylko jest wiara, która daje szczęście. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Może ja tylko radio wyłączę? Dobrze, poczekamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Proszę ojca, ja mam takie zapytanie do księdza profesora. A pani ma na imię? Janina z Warszawy. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, chodzi o dzieci, o młodzież, którzy, czy te używki nie niszczą wiary świętej, na przykład Halloween, czy leczenie homeopatią, czy teraz bardzo te gry komputerowe, jakieś Pokémony. Chodzi mi o to, czy to nie ma to wpływu na niszczenie wiary świętej. Dziękujemy pani Janino. Dzień. I oddajemy głos księdzu profesorowi. No wie pani, właśnie tu jest istotna rzecz, bo tak, to tak jest jak z ekranem telewizyjnym. Jest jakaś audycja i już druga na to nie wejdzie. Nasz ekran naszej świadomości, jak my zagospodarujemy. Czy damy pierwszeństwo, właśnie to co wcześniej mówiliśmy, Chrystusowi, Bogu, wierze, sprawą wiary, czy inne. To jest tu dramat, wie pani, wyboru i musimy naprawdę bardzo gorąco się modlić, żeby ci młodzi ludzie mądrze wybrali. Tu chodzi o mądry wybór. Wie pani, my nie możemy nikogo zmusić. Właśnie na tym polega całe i wielkość człowieka, że on może wybrać i nawet może Bogu powiedzieć nie. Ale czy on wybierze to, co dobre, czy wybierze to, co niedobre? I to, co pani wymieniła, te przykłady, no, świadczą, że ten młody człowiek, co zrobić, jak go nakłonić, żeby on dał pierwszeństwo tym sprawom, o których mówiliśmy, sprawom wiary, żeby on tam odnalazł radość. Może, wie pani, nieraz takie musi być doświadczenie gorzkie tego syna marnotrawnego, który, no, w domu ojca był, mu się wydawało, że tam tak nie było chyba do końca dobrze, musiał słuchać, no, spróbował czego innego, no i wiadomo, jak to się skończyło. Może i też Bóg prowadzi i dopuszcza takie właśnie wybory, po to może, żeby ci ludzie później, kiedy się przekonają o bezwartości, o małej wartości tych rzeczy, no skierują się do tego, co jest naprawdę godne wyboru. Ale my możemy im naprawdę pomóc naszą modlitwą i mi się wydaje, że to głównie, bo przekonywanie czy jakieś tam potępianie, broń Boże, każdy może wybrać. My musimy uszanować wybór, a jakby ktoś nas pytał, to możemy poradzić, wytłumaczyć, ale ja bym się bał takiego jakiegoś odgórnego
potępiania tych rzeczy. To jest wybór. I teraz, żeby umieli mądry wybór, dokonać mądrego wyboru. Bardzo dziękuję. Proszę, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, witam serdecznie, Michał Gradzik z tej strony. Szczęść Boże, witam. Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie już. Już, tak? Tak, tak. Witam, szczęść Boże. Już się nie muszę przedstawiać, tak? Bo już... Pan Michał, dobrze, tak, tak, już tak. Wiemy, tak. Było słychać, dobrze, było słychać. Dzięki. Witam księdza profesora. O tak, nie spodziewałem się, że mi się uda dodać. Spokojnie, to dwa oddechy wziąć i... No właśnie, tak, 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 już tak na szybko to właśnie garść, takie refleksje tam sobie właśnie napisałem. Co najważniejsze, no my czasami gdzieś tak żyjemy w takim przekonaniu, że no jesteśmy krajem katolickim. Trzeba to troszkę tak no odkłamać. Polacy są niestety ochrzczonymi poganami. No doskonale wiemy, jak to wygląda, prawda? 80 parę procent jest ludzi ochrzczonych, 40% chodzi na mszę świętą, a Pana Jezusa, prawda, w Eucharystii przyjmuje około 12%, więc jak gdyby no tu już na tym przykładzie widać, że rzeczywiście jest no tutaj no też ogromna no praca jak gdyby u podstaw, no i to jest naprawdę no rzecz, no z którą też musimy się mierzyć. Tam ksiądz profesor też wspomniał na początku właśnie w pierwszej części audycji, że no właśnie kwestia tych wspólnot, to jest też właśnie prawda, chyba Jan Paweł II właśnie powiedział, że wiara tak naprawdę przetrwa we wspólnotach, czyli właśnie neokatechumenat, prawda, odnowa z Duchu Świętym, czy jakiś kręg. Wiadomo, że każdy człowiek, każdy z nas ma gdzieś tam swoją drogę do Pana Boga. No i chodzi też właśnie o to, żeby jak gdyby tą drogę właśnie odnaleźć. Ale też właśnie świadomość tego, że trzeba właśnie być w wspólnotach gdzieś tam w takich małych grupach, czytać też jak gdyby to właśnie Pismo Święte, karmić się Słowem Bożym. No i właśnie przede wszystkim też modlitwa, różaniec, też bardzo ważne. No i też to świadectwo w rodzinach. No, o tym też to właśnie było wspomniane, że no i jakie są te prawda nasze rodziny. No jeżeli prawda ojciec idzie sobie z żoną na mszę świętą, prawda, a później przychodzą z mszy, przepija całą wykładę, no to on nie może być świadectwem, prawda, świadkiem dla swoich dzieci. No i później te dzieci też nie chcą w tego Pana Boga wierzyć. No i to tak wygląda, jak wygląda. No to takie refleksje, tak mówię, parę takich zdań na szybko troszkę tu się podpaliłem. No dziękuję bardzo za to, że też udało mi się dodzwonić. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie ojca prowadzącego, też tutaj księdza profesora z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy i pozdrawiam również serdecznie z Panem Bogiem. No właśnie, ojcze, to było ciekawe początkowe słowa. No, wszyscy słyszeliśmy. Właśnie, tak, my tak jesteśmy dumni, że taki nasz kraj katolicki, no powiedzmy Bogu dziękujmy, że... Ale tu ładnie Pan powiedział, praca u podstaw, właśnie o taką pracę chodzi. I na pewno są różne drogi, którymi Bóg działa i to, co Pan mówił, zresztą ja też to mówiłem wcześniej, różne wspólnoty, te ruchy charyzmatyczne, neokatechumenat, czy odnowa w Duchu Świętym, czy jeszcze inne, bo tam jest, człowiek pragnie tej wspólnoty. Z drugiej strony, mi się wydaje, że jednak bardzo ważne by było, bo kwestia wyborów, żeby rodzice powiedzieli, co jest priorytetem. Priorytetem jest formacja wiary, żeby konsekwentnie trzymali się tego, żeby byli przekonani, że oni wybierają to, co najlepsze, żeby Duch Święty ich uzdolnił z takiego wyboru. Ale cała wypowiedź była ciekawa, także dziękuję bardzo. Krytyczna, no ale cóż, liczby, no są takie, jakie są i trudno negować. Miejmy nadzieję, że Duch Święty będzie dalej. Jan Paweł II na pewno oręduje za nami. I jestem optymistą, że będzie. Bardzo dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże, mogę krótko oświadczenie wiary? Szczęść Boże, bardzo prosimy, tylko trzeba radio troszeczkę przyciszyć i się przedstawić. Tak? Szczęść Boże, mogę? Tak, a kogo witamy? Anina z Krakowa. Chcę krótko oświadczenie wiary. Proszę bardzo. W szpitalu onkologicznym
leżały cztery kobiety i w pewnym momencie wybuchnęły śmiechem. I te trzy kobiety zaczęły się śmiać, a ta czwarta mówi, przed poważną operacją, a wy się śmiejecie. No, dlatego, że jutro albo będziemy po operacji szczęśliwe, bo się operacja udała, albo idziemy na drugi świat i wtedy staniemy przed Panem Bogiem, a Pan Bóg przygotował dla nas to, co ani oko nie widziało i tak dalej. A ona mówi tak, no a nie żal nam dzieci? Żal nam, ale naszymi dziećmi na pewno zaopiekuje się Pan Bóg lepiej niż nami. A ona mówi, ja też mam małe wnuczki. Na następny dzień poprosiła kapelana o chrzest. Okazuje się, to była Żydówka. Sekretarz partii, bardzo zaangażowana partyjnie, ksiądz dał jej chrzest, na następny dzień przyjęła komunię świętą i na następny dzień zmarła. Za dwa dni przyszły, pielęgniarka poprosiła nas na korytarz, bo ktoś na nas czeka. Czekała na nas pani z dwójką małych dzieci, no dziewczynki w wieku szkolnym i one bardzo nam dziękowały, a my mówimy za co? No za naszą babcię, która będzie pochowana na cmentarzu, na naszym cmentarzu katolickim. Okazuje się, że ta pani opiekowała się przez dłuższy czas katolicką rodziną, którą spotkało nieszczęście. I ja mam takie wrażenie, że to chyba modlitwy tej rodziny pomogły tej właśnie pani to, co ją właściwie spotkało, to szczęście, że przeszła na wiarę katolicką. To tyle chciałam powiedzieć. Bardzo dziękujemy pani Anielo i pozdrawiamy. Spokojnej nocy życzymy z Panem Bogiem. 32 minuty już po godzinie 22, drodzy Państwo, trwają nasze rozmowy niedokończone o wierze. Dziękujemy za te świadectwa, które Państwo składacie, bo one są czymś, co nas umacnia i co też tą wiarę naszą pogłębia. Kto wierzy, nie jest sam. Piosenka, którą śpiewa zespół Moja Rodzina, a po piosence wracamy do naszych rozmów.